Mega Pet 2 to Omega Pharma, jest z nami Marek Sawicki, fizjoterapeuta tego zespołu. Chyba duże zaskoczenie dla ekipy. Na pewno, duże zaskoczenie, nikt się nie spodziewał. Będzie kiedy pojawiła się ucieczka, myśleliśmy, że będzie podobna sytuacja jak poprzedniego dnia, że Peretur się rozpędził przed metą, dopędził uciekinierów. Jednak Peter zaatakował, zaskoczył wszystkich, nie tylko zawodników, ale i nas. No i dojechał do mety, pokazał wielką klasę, wielką siłę, determinację i jesteśmy zaskoczeni, mile oczywiście i mamy nadzieję, że jak najdłużej będzie go w tej koszulce. Musiał być piekielnie silny, bo urwał kolegów z ucieczki i obronić się przed peletonem, to nie lada sztuka na troturze. Na pewno, Piotr jest takim obiecującym młodym zawodnikiem, no oprócz tego wiadomo, do tego zespołu nie trafiają ludzie przypadkowi, także jest to nadzieja wszystkiego kolarstwa i na pewno w przyszłości raz się o nim usłyszy. Teraz trzeba bronić żółtej koszulki, to będzie dla Was problem? Myślę, że nie, bo przyjechała silna ekipa, nie mamy może wybitnego nazwiska tutaj, ale jeżeli chodzi o skład ekipy, jest bardzo wyrównany poziom zawodników, są bardzo dobrze przygotowani i niektórzy z nich udowodnili to na ostatnim wyścigu Tour de Wallonii, także jesteśmy przygotowani i na pewno będziemy bronić do samego końca tej koszulki. Życzę więc powodzenia. Dzięki.